Witajcie serdecznie. Dziś temat nie związany z nauką, ale będzie to ciekawostka dotycząca zimy. Zimy, a właściwie mrozu, a jeszcze dokładniej odmrożeń. Wiedza na temat odmrożeń może w przyszłości pomóc Tobie, a także Twoim znajomym w sytuacji, gdy spotkacie się z bardzo ujemnymi temperaturami. Nie warto bagatelizować mrozu, bo nawet sytuacje takie jak odśnieżanie szyb samochodowych bez rękawic, a nawet lepienie kulek śnieżnych, gdy na dworze jest bardzo, bardzo zimno, może skończyć się tragicznie. Opowiemy sobie dzisiaj o 5 etapach odmrożeń. Temperatura ciała człowieka to około 37 stopni. Gdy na zewnątrz jest powiedzmy minus 20, to sami widzicie, że różnica jest ogromna. Pierwszym etapem działania mrozu jest zwężanie naszych naczyń krwionośnych, głównie na dłoniach, na nosie, na uszach, a także na jądrach, to w przypadku panów, po to, aby krew mogła szybciej krążyć i ogrzewać nasze narządy wewnętrzne. Jedynym odczuciem, jakie wtedy mamy, to jest nam po prostu zimno. Kolejnym etapem odmrożenia jest zamrażanie komórek. Wystarczy pół godziny na mrozie, bez osłony naszych kończyn, czy też innych części ciała, aby zaczęło dochodzić tam do poważnych zmian. Będziemy czuli mrowienie, a nasza skóra zacznie stawać się czerwona, a z czasem fioletowa. Mówimy wtedy o odmrożeniu pierwszego stopnia. Kolejnym etapem jest pojawienie się pęcherzy. W momencie, gdy krew się schładza, krwinki czerwone zamarzają, przez to krążenie jest wolniejsze, a zewnętrzna warstwa skóry zaczyna oddzielać się od wewnętrznej. I to właśnie dlatego z naczyń włosowatych zaczyna wypływać płyn surowiczny, który tworzy charakterystyczne pęcherze. Kolejnym etapem, jeśli nie zadziałamy w porę, będzie martwica, czyli odmrożenie trzeciego stopnia. Martwica polega na tym, że komórki nie dostają tlenu, ponieważ jak wiadomo krew znacznie zwolniła. Komórki nie dostają także niezbędnych środków odżywczych, dlatego umierają. Charakterystyczne dla tego zjawiska jest ciemnienie skóry. Ostatni etap to odmrożenia głębokie. Martwica sięga coraz głębiej, dochodzi już do kości i mięśni. Mogą pojawić się zakażenia bakteryjne, a także wdać się gangrena. Jeśli dojdzie do tego etapu, to najczęściej kończy się amputacją kończyn. Jak zapobiegać odmrożeniom? Najlepiej nosić ciepłe rękawiczki, nie narażać się na długotrwałe działanie mrozu, starać się nie dotykać gołymi dłońmi metalowych przedmiotów, a jeśli jesteśmy narażeni na długotrwałe przebywanie na mrozie, nawet jeśli mamy ubranie i zaczyna nam się robić zimno, to koniecznie musimy się zacząć ruszać. Ruszać rękami, napinać mięśnie, tupać, podskakiwać, tak aby nasze mięśnie wytworzyły dużo ciepła. Dziękuję za uwagę i jeśli tego typu krótkie filmiki z ciekawostkami podobały Wam się na tym kanale, to zapraszam do subskrybowania i do komentowania. A kolejny filmik już niebawem.